Wczoraj wieczorem zapytaliśmy Was na Facebooku, czy chcielibyście zobaczyć odcinek Architecture is a Good Idea o tym kościele, kościele świętej Anny w Wilnie. Nie minął dzień, zdjęcie tego kościoła ma już 500 lajków i serduszek, więc nie mamy wyboru. Przyjrzyjmy się temu kościołowi bliżej. Istniejący do dzisiaj kościół świętej Anny ufundował najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku wielki książę litewski i późniejszy król polski Aleksander. W jakim on jest stylu? To jest sam schyłek średniowiecza i sam schyłek stylu gotyckiego. Jednak ten kościół wygląda inaczej niż większość tych katedr gotyckich, na przykład francuskich, do których jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy myślimy o stylu gotyckim. Przede wszystkim dlatego, że tutaj w basenie Morza Bałtyckiego nie było dostępne podstawowe tworzywo klasycznej architektury gotyckiej, czyli kamień. Są tutaj jakieś otoczaki, jakieś głazy narzutowe, ale nie ma dobrych kamieniołomów, z których można by było czerpać dobrej jakości kamień, który przydałby się w budowie wielkich kościołów gotyckich. Więc architekci musieli korzystać z czegoś innego. I odpowiedzią na ten brak kamienia była oczywiście cegła. I nawet ten cały rodzaj gotyku, który właśnie wykształca się na północnych ziemiach polskich, północnych ziemiach niemieckich, w basenie Morza Bałtyckiego, nazywa się gotykiem ceglanym. Architekci musieli to, co wytworzyło się we Francji w formach kamiennych, jakoś przełożyć na język cegły. No i już kiedy to przekładali, to mogli ulepszyć, jakoś urozmaicić te formy gotyckie, używając cegły i używając tego, że można cegłę wypalać w różne kształty i na różne sposoby, na przykład na różne sposoby kolorystyczne. Ale oczywiście to, co jest najbardziej charakterystyczną cechą tego kościoła, to jest to, jak on wygląda od frontu. Ta jego niezwykle rzeźbiarska, wręcz koronkowa fasada. Szczerze mówiąc, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, to bardziej to, jak to wygląda, kojarzyło mi się z jakimś dziełem rzemiosła artystycznego. Tak może wyglądać monstrancja gotycka, czyli coś wykonane z metalu, ze srebra albo ze złota, albo jakiś drewniany, rzeźbiony ołtarz, bo wydaje się, że tak drobne ornamenty to jest coś, co można zrobić dłutkiem, a nie za pomocą wypalanej cegły w budynku, który waży wiele set ton. Jak to wrażenie tej lekkości i koronkowości udało się tutaj uzyskać architektowi, co do którego tożsamości są spory i różne hipotezy. Tak dokładnie nie wiadomo, kto na pewno był autorem tego niezwykłego arcydzieła późnego, schyłkowego gotyku. To, jak to wygląda, bywa kojarzone z niektórymi szczytami, niektórymi detalami ceglanymi w Gdańsku albo na przykład z domem Perkuna w Kownie, tutaj na Litwie. No być może na pewno nigdy nie dowiemy się, kto dokładnie to zaprojektował, ale jakich ten anonimowy dla nas dzisiaj architekt użył środków. Przede wszystkim zauważmy, że trochę tutaj jest elementu kontrastowego, bo z tej właściwie spokojnej, prostej i takiej pozbawionej generalnie ornamentu bazy, z tej partii cokołowej, w której jest wejście, mamy gzymsik i znad niego wystrzeliwuje w niebo cała plejada, feeria różnych środków architektonicznych, które są użyte w sposób bardzo szczególny. Bo zauważmy, że wszystkie okna w fasadzie i przeźrocza, czyli takie puste okna, które pojawiają się w wieżach, są zamknięte w niszach. I wszystkie te nisze mają obrys prostokątny, czyli są, mamy dwa elementy pionowe i element poziomy. Czyli są zamknięte tak bardzo, no można powiedzieć, prosto. I na ten taki prostokątny czy prostokreślny układ samych tych nisz, w których pojawiają się oczywiście ostre łuki, w końcu to gotyk, mamy nałożone drugi, czy przeplecone z tym drugi porządek, w którym pojawiają się łuki takie pełne oraz coś, co tutaj jest na wiele sposobów wykorzystane, łuk tak zwany ośli, grzbiet albo stępkowy, czyli tak jakbyśmy odwrócili kadłub w statku i zrobili z niego taki łuk, który tak najpierw idzie bardzo mocno pionowo, potem zaczyna się zbiegać po to, żeby znowu potem wystrzelić taki czubek. I na te proste nisze mamy nałożone, czy przeplecione z nimi mnóstwo tych właśnie łuków, ośli, grzbiet albo stępkowych. Także mamy trudno się zdecydować, które są tutaj ważniejsze, bo raz ten łuk, ośli, grzbiet jest z tyłu, za tymi prostokątnymi, a innym razem jest wysunięty do przodu. Inna rzecz, która tu się dzieje, to zobaczmy, jak mamy ten główny, tą wielką arkadę. Na niej stoi taki pinakiel, czyli taka sterczyna, takie coś tak dziubie niebo takim czubkiem w górę. To za tym widzimy, że połać dachowa jest lekko cofnięta. W sensie, że pierwsza połać dachu, ten pierwszy spadek dachu nie jest tak jak to normalnie w kościele namiotowym, że tak mamy sobie w dachu namiotowym, tak mamy w kościołach na boki, tylko jest ułożona kalenicowo. Także ten dach się troszeczkę odsuwa od tej pierwszej płaszczyzny fasady i dopiero za nim pojawia się właściwy szczyt, za którym jest taki już normalny strych. W ten sposób
ta fasada na górze zyskuje dodatkowo jeszcze głębię, bo nagle się okazuje, że ona nie ma po prostu jednej płaszczyzny, ale że za nią coś jeszcze jest. I ta, jakby im wyżej unosimy wzrok, tym ta fasada ma więcej płaszczyzn, tym jest głębsza i tym bardziej światłocieniowa. No właśnie, bo to jest tak zaprojektowane i tych różnych kształtów cegieł jest użytych i tak bardzo dużo. Jeden raz wychodzą do przodu, raz się cofają, innym razem wychodzą takie jakby wykusze przeszklone do przodu, tak żeby możemy zajrzeć jakby w głąb tej fasady, przez okna, które wychodzą do przodu i sprawiają, że ten budynek jest jakby dekorowany no, kamieniami szlachetnymi. Tak dokładnie, jak powinna być właściwie dekorowana gotycka monstrancja. Tutaj jakby zamiast tych kamieni szlachetnych czy jakichś szkiełek pojawiają się takie wystające pod kątem 45 stopni szklane klateczki. To jest właśnie znowu jakby odwołanie nie do architektury, tylko do rzemiosła artystycznego. Jakby to była taka wielka szkatuła, a właściwie nie kościół, nie jakaś murowana kaplica. Jakby tego było mało, to jeszcze ten kościół został 500 lat temu zbudowany z cegieł o 33 różnych kształtach. Więc ci średniowieczni czy późnośredniowieczni budowniczowie nie tylko musieli zaplanować ogólny kształt tego kościoła, ale także kształt poszczególnych cegieł, aby uzyskać ten niezwykle taki rozedrgany, falujący, światłocieniowy, bogaty, koronkowy efekt. I te kształty są, nie dość, że ich jest bardzo dużo, ale niektóre są niesamowicie skomplikowane. Na przykład spójrzmy na te laskowania, czyli na te pionowe elementy zamykające te nisze, te, które są najbliżej nas. Tam jest uzyskany efekt, jakbyśmy mieli to zrobione z jednego takiego metalowego, prostego prętu, który został na gorąco wykręcony w taką bardzo stromą spiralę. I znowu, to jest coś, co łatwo zrobić w metaloplastyce i co w gotyku było robione, bo mamy po prostu jakiś pręt metalowy o przekroju kwadratowym czy prostokątnym, jak to go wykręcamy i mamy taką spiralę. A tutaj przecież to jest złożone z cegieł, więc trzeba było ręcznie ukształtować każdą z tych cegieł i wypalić ją w taki sposób, aby jedna położona na drugiej pasowały do siebie i tworzyły właśnie taką świdrującą linię, która ciągnie nasz wzrok ku górze. I to jak skomplikowane są te kształtki, jak wiele jest tych różnych kształtów, które one przybierają, jak głęboko mogą być wyprofilowane dzięki nim laskowania, czyli właśnie te pionowe elementy po bokach, zobaczymy w portalu bocznym od strony południowej. Chodźmy. No i jesteśmy, a to jest ten portal. Tutaj widać te kształtki, bo można zobaczyć, że tu są takie bardziej wystające, jakieś są okrągłe, jakieś takie połamane. Tutaj jest taka bardzo głęboka nisza, że właściwie całą rękę mogę tutaj włożyć. No i właśnie dzięki temu jest ten światłocieniowy efekt. Teraz jak jest takie ostre, sierpniowe światło, no to tym lepiej to widać, że to co jest na zewnątrz wystaje, jest bardzo jasne, a te wszystkie nisze tutaj, wszystkie te wgłębienia są prawie czarne, więc to jest tak jakby wziąć taki gruby mazak i zaprojektować to za pomocą takiego grubego, czarnego mazaka prostymi pociągnięciami. Bardzo takie wyraziste architektoniczne rozwiązanie. Widać też tutaj świetnie to, że kościół w czasie tych swoich 500 lat istnienia był restaurowany i naprawiany, no bo widać, że tutaj te cegły różnią się między sobą. Kolejne te naprawy wymieniały pewnie poszczególne cegły i zamurowano też to wejście. Więc nim nie wejdziemy do środka, ale wejdziemy wejściem głównym. W porównaniu z fasadą wnętrze jest skromne i proste. I niektórych może nawet rozczarować. Ale moim zdaniem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja, czyli miłośnik baroku, po prostu nie mogłem oderwać oczu od trzech XVIII-wiecznych, późnobarokowych ołtarzy, które zaprojektował gwiazdor wileńskiej architektury tego okresu Johann Christoph Glaubitz. Są na sali fani gotyku? To niech spojrzą w górę i podziwiają późnogotyckie, gwiaździste sklepienie. Ten kościół jest maleńki. On tworzy zespół z sąsiednim kościołem Bernardynów, także gotyckim. I jak się to porówna, to no, okazuje się, że ten kościół świętej Jany to jest maleństwo. Jego całego dałoby się wstawić do środka nawy kościoła Bernardynów. Ale o tym, czy coś jest wielkim dziełem architektury, nie decyduje skala tego czegoś, tylko klasa architektoniczna i klasa artystyczna. A to jest arcydzieło najwyższej klasy. To jest arcydzieło późnego, takiego rozszalałego gotyku, bo mamy w tym i taką gotycką racjonalność w sklepieniach, w układzie szkieletowym konstrukcji, w tych prostych zamknięciach nisz, w których są okna, ale do tego mamy późnogotyckie szaleństwo, wielość form i taki rozszalały ornament, który pożera właściwie cały ten kościół i sprawia, że to raczej nie jest dzieło architektury, tylko to jest taka architektoniczna szkatuła, w której zamknięta jest
cała kwintesencja sztuki gotyckiej, tych 300 lat rozwoju architektury w Europie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o gotyku i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał, bo już niedługo kolejne filmy o wspaniałych dziełach architektury. Dziękuję, do zobaczenia. Mamy to.